Wszystkim! No, pan 7. Szczęk Pillars of Eternity. Dobra. Przy okazji, sorry za problemy z głośnością w ostatnich odcinkach. Jeden z ważniejszych zwrotów fabularnych. Nic nie było słychać, co nikt mówi. Tak, to się zdarza. A cóż, znowu. Tym razem z powrotem podkręciłem głośność. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Może zmniejszyłem głośność głosów. Efektów zostawiłem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Idziemy dalej, głębie. Będziemy iść tak daleko, aż zejdziemy. Aż coś nam da delikatnego przytyczka w tyłek. Okej, okay, tutaj weszliśmy, więc tutaj nic nie ma. I zobaczmy. Ten most wygląda podejrzanie. Just say the word. Tak, tylko mówię. Hey there. No, okej. Okay. Żuk kamienny. Redukcja obrażeń 15. Dobra, zbawmy je tutaj. Dobra. Teraz wszyscy. Nie ma za bardzo co to się dużo kombinować z tym. Po prostu idziemy. Nawalamy wszystko. Dobra. Ogłuszmy ich. To jest to miejsce. O, tak szybko padają, mimo tego, że mają dużą redukcję obrażeń. Dam, teraz bij. Są ogłuszone. Tak po tych walkach z ogrami troszkę... troszkę nam spadło życie, więc... pewnie niedługo będziemy musieli odpocząć, ale jeszcze na razie możemy jechać. Dobra. Wy, ognia. Yes. I wish you no harm. Yes. Musimy podejść trochę bliżej. That's not very helpful. Ta dominacja jednak potrafi być denerwująca. Dobra. Ok, jeszcze zobaczę, jak to idzie. Jak to idzie nam postęp z laską. 50. Ta druga opcja się szybciej naładuje, jeżeli tak dalej pójdzie. A dobra. Zobaczymy. Chyba nie myślałem. To myślę, że się zajmie rzutami. Okej. Szlam przeszedł w naszą stronę. Występuje nam cała reszta szlamu. Dobra. Okej. Już się odechciało. Dobra. Teraz żuk nas pomaga, że mam uwagę. Dobra. Może tak. Po jednym na każdym. I jedziemy. Chociaż paladyn... Dobra, za późno. Paladyn ma to przecież ten bonus. Dla drużyny. Rzućmy jeszcze na nich przełomienie, chociaż ich się pewnie nie da przełomić. Okej, okay, żuk będzie stał się patrzył. Spokojnie. Nie przeszkadza mi to. Ale się mi zaraz zajmie. Okej. Okej, zaraz. Zaraz kana wypali. 16. Mają sporo redukcję obrażeń, ale nieźle. Dobra. Za bardzo nie bałem się w czary. Nie chce mi się. I tak wszystko pada, bez problemów. O, okej, okay, mamy tu jakąś szablę. Stanowczość. Zamiana 20 draśnięć na trafienia. Mnożnik trafienia krytycznego plus 0,5. Plus pół. Nie mówi się 0,5. Mówi się 0,5. Solidna jakość. Całkiem fajnie wygląda. Za bardzo nikt u nas nie włada szablami. Ale damy komuś to pewnie. Okej, jeszcze tutaj. Ktoś ma... Tak, Alot ma solidny miecz, więc może sobie wziąć tą szablę. Hey there. Nikt inny nie zrobi z niej zbyt dużego użytku. Wiecie co, rzućcie się na niego. Tak, jak to jest mniejszy.
Okej. O, teleportują się. Fajnie widzieć. Dobra. Użyjmy jeszcze raz. Przejmę. Dobra, i jakiś nam się chyba bestiar już skończył. Okej. Dobra, bez problemu. Prześliczny kot. O, czy on się tak nazywa również? Nie, kot czarno-biały. Tutaj się nazywa tylko prześliczny kot. No, kot rzeczywiście jest prześliczny. Większość kotów jest. Dobra. Pójdźmy panią przodem. Puśćmy panią przodem. Również nie wygląda zbyt zachęcająco. Zwłaszcza patrząc na te stosy czaszek dookoła. Okej, tylko czarny szlam. No to dobra. Wszyscy wbijamy. Zdaje się, że ten poziom jest dużo łatwiejszy od poprzedniego. Tamte ogry potrafiły przynajmniej przywalić. Te szlamy tylko troszkę nas powoli osłabiają, ale nie stanowią większego zagrożenia, więc... Może wtedy się trochę za bardzo wystraszyłem tych ogrów. Ale też jak teraz mieliśmy już dużo lepsze narzędzia, żeby się sobie z nimi poradzić, więc... Może dlatego teraz jest tak łatwo. Dobra. Tu widzimy tylko zawalony korytarz. O, troll. Dobra, zajmiemy się nim na początku. Kana chyba trochę oberwał od szlamów, ale dobra. Dobra, po kolei. Ty możesz ten okrzyk rzucić. Nieźle zadziała. Okej, fajnie. I'll teach you a lesson. Okej. My mind feels. Ty jesteś, czemu jesteś? A, ukonany. Nie ukonany, okej. Ciekawe, co go unieruchomiło? Szlamy? No nic. Okej, tutaj chyba są jakieś skrzynki, co? Nie, książki. Okej. Tak je zbadamy. Nic wielkiego. Just say the word. Ale ty na pewno zobaczysz, czy nie ma pułapek. Yeah? Just say the word. Okej, trochę złota. Myślę, trochę miedzi. Okej, 4700. Pamiętajcie, że musimy dobić do 10 000. Just say the word. Say the word. Mamy drugiego nosa. Mamy tutaj jedną pułapkę. Kolejny szlam. Się nim zajmiemy. Helitropowa pieczęć nadzorcy. Ta pieczęć wydaje się pochodzenia engwitańskiego. Wykonano ją z okrągłego kawałka białej adry okalającej helitrop. Na odwrocie wygrawerowano miecz. Okej, weźmiemy to. Ciekawe. O, stronica z dziennika ekspedycji. Może ona coś nam wytłumaczy, co to jest. Mój dziennik gubi strony. Nie wiem, czy z tej ekspedycji pozostało jakiekolwiek z moich zapisków. Myśleliśmy, że straciliśmy Sejedę razem z Edrigą, ale powróciła, niosąc dziwną pieczęć uśmiechającą się mimo ran. Jest ciężko ranna, ale Merec ją pielęgnuje. W międzyczasie badałem pieczęć. Jest skomplikowana, wytworzona z adry okalającej mały klejnot heliotropu. Wygląda na to, że jeden z naszych przewodników próbował przetłumaczyć niektóre z inskrypcji w tych ruinach. Według jego zapisków pieczęcie należały do trzech engwitańskich nadzorców noszących tytuły strażnika, budowniczego i skryby. Prawdopodobnie ta należała do strażnika, broniącego ruin przed atakami niebezpiecznych bestii. Muszę przyznać, że chyba nie w pełni wywiązał się z zadania. Okej, dobra, weźmiemy ją. Hey there. Pieczęcie bezkresnych ścieżek. Okej, dostaliśmy nowe zadanie. Yeah? No dobra. Zajmiemy się tym. Okej, wiecie co? Czy my chcemy wychodzić z tego pomieszczenia? Może wyjdźmy. Oni się i tak...
nie pomieszczą. Dobra. Eder zajmie się tym, bo szybko go ubijesz, a reszta zajmie się trolem. Fajnie, możemy teraz na nich nakrzyczeć. Czy to jest krzyk? Nie. To jest krzyk, tak. Uderzenie. Fajnie, troll jest nasz. Przez chwilę. Wykończmy szlam, później zwrócimy się przeciwko niemu. Dobra, możemy go jeszcze podpalić. Tak, powinno zadziałać. Wszyscy atakują, chyba nie. Dobrze. Hey there. Znowu przejął się. Może być problematyczne trochę, ale... Ale ciekawe sytuacje mogą wyniknąć z tego berła. Zobaczymy, dobra. Okej, tutaj ktoś leży. Będziemy musieli go zbadać. O. Zawziętość. Łuk myśliwski. Zobaczmy. Obrażenia 3. Obrażenia plus 45%. Zmiana 20% draśnięć na trafienia, 25% obrażeń periodycznych przez 5 sekund. Okej. Okay. Zdecydowanie ma duże obrażenia. Musimy znowu zrobić porządek z pułapkami. Mówiąc porządek, mam na myśli część po prostu włożymy do skrzyni. Super. Dobra. No i porównajmy ten. Dobra. Porównajmy obrażenia. 17 do 25. 16 do 24, więc wcale nie są aż takie duże. W porównaniu do łuku bojowego. Mam większą szybkość, więc szybciej by strzelał. Ale trafienia krytyczne mogą spowodować ogłuszenie, to mi się chyba bardziej podoba. Okej, wiecie co, na razie może wezmę tą zawziętość. Spróbujemy. Hey there. Obrażenia wcale są bardzo podobne. Found it. Zależy mi na przerywaniu. Na to, żeby ona miała duże przerywanie. Dobra? Mhm. Coś tu jeszcze mamy? Nie. Dobra, no to wracamy. No dobra. Góra czy dół? Jeszcze sprawdźmy najpierw górę. Widzisz, że tutaj coś jest. To jest chyba wyjście, co? Nie. To jest duża, drowa twarz. Ogromna twarz w jakiś sposób wyrzeźbiona z żywej adry. Wszystkie krawędzie są proste i gładkie. Okej. Odkryłem wielką adrową rzeźbę przedstawiającą głowę i twarz przypomina żadnej znanej historycznej postaci, ale nigdy w życiu nie widziałem równie wspaniałego kunsztu. Czy ta twarz może przedstawiać władcę podziemi, o którym mówiła zarządczyni? Być może? Hey there. Wygląda dosyć ludzko. Jak ktoś mówi o władcach podziemi, to zazwyczaj przychodzą na nam. Mam na myśl jakieś demony, stwory czy inne rzeczy, a ten wygląda tak dosyć ludzko. Więc zanim go zabijemy, więc prawdopodobnie będzie chciał z nami porozmawiać. Okej. Okay. Zobaczymy. Dobra, wracając do roboty, więcej czarnych szlamów. No, odsuń się. Proszę przywalić. Dobra. Matka na nich nakrzyczy. Dobra. Przywal tutaj. Okej. Możesz go przewrócić. Ktoś musi się zająć tym ślamem. Nie udało się przewrócić go, co? Może nie. Spróbuj jeszcze raz. Okej,
szybkiego trolla podpalimy. Dobra. Nie skupmy się na nim. Heder się zajmiesz. Okej, kolejny troll. Więcej ich. Fajnie. Staniemy bonus za całą rodzinkę. Dobra, wow. Ale ty szybko odzyskujesz teraz manę. Znaczy skupienie. Okej, okay, przywalimy jeszcze. Okay. Jeszcze podpalenie jedno, chociaż może na tym zdążyć. Okej, okay. Bez problemu. Dobra, jak tam berło się ładuje? Tam. 300, okej. Okay. No dobrze, całkiem szybko się dzieje. Tutaj jesteśmy ponad połowę, tutaj też blisko końca. Zobaczymy, co wygra. Hey there. Dobra. Okej, okay. Więcej bagien niż okej. Zajmiemy się nim szybko nim. Możemy się już skupić na nim. Okej. Okay. No, możecie. Jeszcze trochę mu zostało, więc go podpalimy. Czytając instrukcję, było napisane, że tryb powolny to pozwala prowadzić walkę bez użycia pauzy. Ale nawet w trybie powolnym walka jest bardzo szybka, więc... Więc trochę to... Ta... Ułatwia, ale... Jeżeli chce się na pewno... Jeżeli chce się wszystko ogarnąć, co się dzieje, to i tak trzeba spowolnie używać pauzy. Okej, okay, Eder ma już mało zdrowia. Wonder what this is. Co to jest? Po prostu kostur bojowy. Okej. Okay. Prześpijmy się zanim zejdziemy niżej, bo Ederowi już się trochę zdrowie kończy. Poczynek. Bestie. Dobra, zostawmy tak. Okej, okay. W późnie uderza ciebie fala głuszących szeptów, atakujący zmysły i świadomość. Ryków szeptów każdej nocy z tej... Ryk szeptów każdej nocy staje się głośniejszy, ich ataki bardziej śmiałe, wychodzące poza twoją podświadomość. Znajomy głos przebija się przez giełk, wzywa cię. Hey! Hey! You gotta stop it with that. Just about punched you to snap you out of it. You're saying things, but they weren't any words I ever heard. You were shaking so hard I thought you'd crack your spine. Gdzie to twoje wiadro zimnej wody? Eder zrusza ramionem i nie powstrzymując uśmiech. Dobrze. Dobrze, że mam przyjaciela, który może mi przyłożyć. Okej. Anything I can do, you just let me know. We're close on this one. Hang on a little longer. We'll get you fixed up. Z pewnością wyleczymy. Wszystko będzie dobrze. Hey there. Mówię to sobie każdego kolejnego dnia. Czas zażynania trollów i innych bestii. Okej, to jest ta twarz, którą widzieliśmy. Okej. Dostałem achievement za 5 pierwszych poziomów Kednua. Co my tutaj mamy? Xauripy! O, fajnie! Albo nie zażynaliśmy bezbronnych stworzonek. Wow, Xaurip Champion! Przywitajmy tego pana strzałem z garłacza. Dobra, fajnie. Możemy na nich wszystkich nakrzyczeć. Okej, okay, więcej ich idzie. Może będzie wyzwanie jakieś. Okej. Matka chyba nie zdążyła nakrzyczeć. Chyba nie. To niech nakrzyczy na najwyższego pana w takim razie.
To możesz jeszcze raz użyć tego. Okej. A ty skup się na najwyższym. Dobra. Spoczęna matka. Przeładuj. Hej. Tak, pokrzykuj, wszyscy padli. Okej, spróbuj. Kratkowy atak. Na odległość. Chyba nie zdążyła. Okej, dobra. Ksawripy się dozbroiły. Mają też więcej świecuszek. Fajnie. Hey there. Fajnie. Just say the word. Ksauripy to chyba odpowiednik takich goblinów z innych światów fantazy. Więc takie mięso armatnie, które morduje się setkami na niższych poziomach. Dobra. Champion. Okej, zróbcie miejsce w pierwszej linii. Kiedy ty go złapiesz. Tak. Ej, tak nieładnie. Ignorować strefę zwarcia. Dobra. Tylko został zabijaka, więc go zabijmy. Dobra. Chyba komputer trochę mi przyspieszył. Ale zerwało się. Nie, nie, to chyba za oknem po prostu. Dobra, nieważne. Ksaurip Champion. Dobra, zajmijmy się nim porządnie. Dobra, wszyscy na nich. Przełomimy ich. Wow, większość z nich padło do jednego oszołomienia. Ej, gdzie tu idziecie? Nie wolno. Dobra, krzyczymy. Ralisz. Wow. Znaczy te zabijaki mają już truciznę na ostrzach. Nieładnie. Przewolnę w tym czarze. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o ksauripów kapłanów. Przynajmniej jeżeli chodzi o doświadczenie za nich. Dobra, więcej szmelcu dostajemy. Nie narzekam, więcej szmelcu. Szmelc można potem obchnąć za jakieś grosze. Okej. Zwoły modlitwy przeciw niemocy. O, whatever. Hey there. Just say the okay. Just say the word. Okej, coś ukrytego znalazłaś. To wygląda na skarbiec. Zobaczmy, czy nic nie ma w środku. Znaczy nikogo just nie ma. Say the word. Coś jest. Rytuał młodych duchów. Zdobiony jelec miecza. To jelec nieznanego pochodzenia. Wydaje się jednak być szczególnie zniszczony. Okej, to jest chyba to ostrze... Jak to się nazywało? Ostrze bezkresnych ścieżek właśnie. Just say the word. Znalazłem część, rękojeść, tak. Yeah. Że uda nam się zebrać cały. Jeżeli nic nie przegapimy. Dobra, solidna duża tarcza oraz solidna buława. Chyba raczej nikomu nie potrzeba nic z tego. Więc po prostu sobie pójdźmy. Okej, dobra. Hey there. Gdzie można sprzedać również? Just say the word. Yeah? Okej, więc Xauripów. Może zwabmy ich tutaj. Kogo chcemy najpierw wypalić? W czempiona? Nie. Dobra, musimy się zdecydować. Kapłana. Dobra. Głębokie rany. Ile zadała obrażeń? 20 kłute. Dobra, wycofaj się teraz. Chyba nie może. Musisz zrobić jej miejsce. Eder. A, paraliż. Fajnie, dobra. Dobra, Eder przejdź tutaj, Paladin przejdzie tutaj, a reszta otworzyć ogień. Jesteśmy w czempiona.
Okej, okay, masz już nakrzyczeć, możesz. No to krzycz. Dobra, ty ich dodatkowo ogłuszysz. Okej, okay, ognia. Fajnie. Wszyscy mają już. Wróciła to ten krzyk? Nie widzę na ich efektu. Wszelki wypadek rzucę to jeszcze raz. Okej. Okay. Jakieś posiłki się pojawiły. Spróbuj wypalić w tego najwyższego kapłana. Hey there. Okej, okay. Eder chyba się dostał w ogień krzyżowy. Mhm. Pomożemy. Dobra. Przełomimy ich. Dobra. Kogo chcemy tu najpierw zdjąć? Zdejmijmy tego kapłana. Dobra. To skoczę czarować, więc rzucę. Rzuć. Już ogień. Dobra, to się zająć. Nie możesz, bo nie masz zasięgu. Dobra. I tutaj. Zabiję tam coś, nie się zajmie. Tylko ten czapel został. Okej. A jeszcze ten. Dobra. Bez większych problemów. Nawet nie starając się zbytnio. Wszystko pada. Więc... chyba jesteśmy troszkę nad poziom, jeżeli chodzi o te bezkresne ścieżki. Okej, okay, ale to dobrze rokuje, może uda nam się je skończyć w takim razie. Już teraz. Okej, okay, zestaw, fajnie. Akurat jeden zużyliśmy niedawno. Just say the word. No, jakieś składowisko grzybów. Okej, tutaj mamy jakieś przejście. Hey there. Zbadajmy jeszcze resztę komnat, zanim tam pójdziemy. Myślę się, że tu będzie więcej Xauri. I've got something over here. I'm just too good. It's the curse. No. Just say the word. Fajnie, dodatkowe doświadczenie. Yeah. Hey there. Co tutaj znajdziemy? Dodatkowe notatki. Scejeda nie przeżyła. Wiem, że Merc dał z siebie wszystko. Nie ma po co teraz wracać, tak powtarza Merec. Ja myślę, że choćby po to, aby opuścić tę ruiny żywymi. Już straciliśmy połowę członków ekspedycji i nie wiem, jak mamy tu przetrwać, szczególnie bez Scejedy. Dzięki Bogu znaleźliśmy tę pracownię i książki. Same to pomieszczenia są warte niezłe pieniądze. Same te to mistrze są warte niezłe pieniądze. Nie musimy iść dalej. Ale ta pieczęć zamieszała mu w głowie. Jest pewien, że na dole znajdziemy więcej enigwitańskich reliktów. Z każdym krokiem oddalamy się od gwarantowanego zysku, a zbliżamy do nieznanego. Nie wiem, co za szaleństwo go ogarnęło. Nie mogę przestać myśleć o Edridzie, o tym, jak krzyczała. Okej. Okay. Może ta Scejeda to ten trup, który spotkaliśmy wyżej, którym nie zabraliśmy mógł. Okej. Okay. To pomieszczenie wygląda ciekawie. Dobra, przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Martwy Saurip. Chyba jakiś człowiek. Zwłoki na krawędzi sadzawki podkręcone zostały spazmami agonii. Przegniłe dłonie szkieletu nadal sięgają do jego gardła. Okej. Hey there. Just say the word. W gęstej mieszance krwi i chrzęści unoszą się kończyny i narządy. Od czasu do czasu podmuch wiatru tnęło powyżej sprawia, że ciecz się porusza. I'm on it. Niezbyt miłe miejsce. Wygląda na to, że Xauripy czczą jakiegoś okrutnego boga. Hey there. Okej. Okay. Dobra, w następnym odcinku zwiedzamy dalej poziom 5. I zapuszczamy się dalej. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść.
zanim natrafimy na jakąś ścianę potworów nie do zabicia. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do słyszenia. Cześć!